W dzisiejszym odcinku Ewra hostuje custom, który będzie polegał na tym, że widzowie będą musieli mieć balon cały czas przyczepiony do pleców. Taki kolor balona, który będą mieli, będą musieli mieć również w ekwipunku. Czyli jeśli mamy złoty balon, no to mamy złotą broń w ekwipunku. I z tym balonem trzeba będzie wygrać grę. Jeśli chcecie więcej takich customów, łapa w górę. Lecimy po 305 tysięcy subskrypcji, także zostawcie suba. No i koniecznie jeszcze dzisiaj sprawdźcie, czy nie wygasł wam nasz kod Ewela w sklepie. A few moments later. Jak widzicie, osoby już tutaj się zbierają. Za chwilkę zaczynamy mecz. Ale najpierw Rafał musi wybrać sobie skina, którego mam nadzieję odgadnę później w dzisiejszym odcinku. Także jak możecie zobaczyć, mam wybranego skina. To jest jeden z moich ulubionych skinów, jeśli chodzi o Fortnite'a. I no nie wiem, czy to będzie duża podpowiedź dla Eweli. Jak wiecie, Ewela siedzi tutaj z boku i nie mogę zbytnio za dużo mówić. Wchodzimy teraz w szafkę i pokażę wam, jaki to jest dokładnie zestaw. Oczywiście jest to ten skinek i ten skinek ma kilka opcji. Także możemy sobie wybrać tego, możemy sobie wybrać tego. Wydaje mi się, że wybierzemy sobie tego, bo one mają być w ogóle kolorowe, te skiny. I można powiedzieć, w sensie to pasuje do siebie, jest kolorowe, ale jest trochę strolowane. Następnie co sobie wybrałem, no to takie zbieraki. Wydaje mi się, że mega pasują do tego customa, ponieważ mają być to kolorowe skiny. No i jeśli chodzi o lotnię, no to lotnia prezentuje się w ten sposób. Ona świetnie pasuje do tego wszystkiego. No i co, widzowie? No to by było na tyle. Jeśli chodzi o tańce, no to nie będę wam tego pokazywał, bo po co? Uwaga, zaczynamy. Trzymajcie za mnie kciuki, bo ostatnio coś moja forma spadła. Chociaż ostatnio udało mi się niby odgadnąć, ale po czasie, także mam nadzieję, że dzisiaj Ewela wróci do formy. Jak możecie zobaczyć, jest pełno kolorowych skinów, więc naprawdę będzie duży problem, żeby Ewela odgadła, który to ja. I nie dość, że są takie właśnie różnorodne skiny, to w dzisiejszym odcinku nie będą tutaj grali tymi broniami, co lubią, tylko tą, którą znajdą, no bo to balony będą decydowały, jaki kolor broni ma być, także będzie bardzo ciężko. Ja muszę się teraz zastanowić, gdzie powinienem lecieć i mam taką swoją ulubioną miejscówkę na to wszystko, ale tam nie mogę polecieć, bo Ewela się zorientuje, chociaż w sumie ona nie wie, gdzie to jest, więc lecę w to samo miejsce, ponieważ tam mam fajny start i co najważniejsze, musimy znaleźć balony. Jeśli nie znajdę balonów, no to będę musiał się kampić przez cały mecz i liczyć na to, że po prostu od kogoś je wezmę. Ja lecę na sam koniec tutaj, żeby mi wczytało wszystkie skiny, chociaż mi się wydaje, właśnie jak lecę na sam koniec, to wtedy mi się nie wczytują te skiny. I mam nadzieję, że tak nie będzie, bo ostatnio właśnie przegrałam przez to, że mogłam obserwować dwie osoby tylko przez praktycznie większość odcinka i dopiero później mi się odblokowali, także mam nadzieję, że dzisiaj tak nie będzie. Lecę się podłożyć. Ja się zastanawiam, czy mój skin w ogóle pasuje tutaj do czegokolwiek. W sensie to jest takie trochę strolowane, ale mimo wszystko moim zdaniem pasuje. Ja przypominam jeszcze o dodatkowej zasadzie. Dodatkowa zasada jest taka, że Ewela ma do wykorzystania jedną kartę podpowiedzi. Może mi zadać pytanie, jakie tylko chce i ja będę musiał odpowiedzieć prawdę. Ej, ukradniemy kogoś jumpada? Dobra, nie będę taka. Ja się oczywiście tutaj podkładam. I obserwujemy. Trzymajcie kciuki, żeby dużo osób mi tutaj wczytało. Kogo mamy jako pierwszą osobę? Mamy takiego konika. Obserwujemy. On jeszcze nie ma tutaj balonów, ale widzę, że ma bronię. Także zobaczymy, jak tutaj na razie wygląda sytuacja. No na razie będzie ciężko im znaleźć te balony. No ale zobaczymy, jak tutaj pójdzie. Coś czuję, że Rafał będzie miał ciężko znaleźć balony, bo on... Nie wiem, czuję, że będzie miał pecha w dzisiejszym odcinku, no ale przekonamy się. To jest możliwe. Ja zazwyczaj, widzowie, mam pecha. Zazwyczaj dzieje się to, co tak sobie wymyślę w głowie. Podobno jak się myśli o takich sytuacjach złych, to one przychodzą i no już nieraz miałem taką sytuację, że myślałem właśnie, że to mi się akurat coś stanie i rzeczywiście tak było, więc jak ja też mam takie przekonanie, że rzeczywiście coś się wydarzy, no to prawdopodobnie zaraz zginę. Miejmy nadzieję, że nie. Ja już tutaj mam trzecią osobę i ona tutaj mi się wczytała, także dobrze jest. Zobaczmy, czy dalej mi się wczytują. Na razie ja... O, dobra. Dobrze jest. Mamy tutaj parę osób do obserwowania. Wczytują mi tutaj się skiny i mam nadzieję, że ja to jakoś ogarnę, bo będzie ciężko. Bo na razie to wszyscy mają bronię, nikt nie ma balonów i wszyscy mają takie skiny, że nie mam totalnie pojęcia. Rafał niby tego skina, co wybrał, tego lubi, więc muszę po prostu szukać takiego skina, którego znam. W sensie nie wiadomo, czy Ewela w ogóle zna te skiny, które ja lubię, bo Ewela nie grała przez 2 lata w Fortnite'a w ogóle, więc ona nie wie, który skin mógł dojść do tych skinów, które, no, ja lubię. Więc, no, z jednej strony jest to jakaś podpowiedź, ale może być to całkowita zmyłka. Słuchajcie, jeszcze co najważniejsze. Dany balon, który napompujemy, musimy mieć przez cały mecz. Oczywiście będziemy mogli dopompować balony, jeśli, no, je zgubimy. I co najważniejsze, musimy mieć przynajmniej jedną rzecz w ekwipunku o kolorystyce balonu. Jeśli jej nie będziemy mieli, no to... Koniec. W sensie, no nie możemy wtedy wygrać. Ja właśnie tutaj obserwuję pierwszą osobę, która ma balony. Tutaj znaleźli jeszcze lamy. Będą się za chwilę pewnie bić o tą lamę. I miał przed chwilą czerwony balon, ale go właśnie wypuścił. Zmienił sobie na fioletowy, ale też nie ma żadnej fioletowej broni, także będzie tutaj pewnie zmieniał balon, tak mi się wydaje. Albo znaczy tam, nie wiem, czy niechcący mu się wypuścił.
tutaj też teraz wypuścił, bo nie może się do tego gościa. Bo oni się o tą lamę biją, patrzcie się, jak oni się o tą lamę. Gorzej jak nikt nie znajdzie właśnie balonów. Ja na razie nie mogę znaleźć balonów, ja tych balonów nie mam. No i jest to niezbyt dobra sytuacja, jeśli chodzi o mnie. Ja na razie też znalazłam dopiero pierwszą osobę, która ma balony. Tutaj niechcący się dziabnęli, ale tutaj ładnie się zachowali, bo się nie probili, tylko się uleczyli. Każdy idzie teraz w swoją stronę i bardzo dobrze ktoś im tam na lot zrzucił. Tutaj mamy balony, tutaj nie mamy balonów i niestety mi nie wczytało skina. Lećmy dalej, ja w ogóle na początku mam trudne zadanie. Bo na początku muszę aż 71 osób przeskrolować, także nie wiem nawet czy zdążę. Dopiero później jak będą mogli się bić, to wtedy będzie ich automatycznie coraz mniej. I ja mam drugą osobę i ona ma dwie paczki balonów, także Rafał, mogę ci powiedzieć gdzie jest i możesz tam sobie może lecieć. No to w sumie możesz mi podpowiedzieć, gdzie w ogóle teraz kogoś obserwujesz? Ej, zapomniałam jak się ta miejscówka nazywa, a już nie mogę wejść w mapkę. Przypał, jedzie na pewno autobusem, Rafał, szukaj autobusu, taką podpowiedź ci dam, dobra? Ale środek mapy, góra mapy, cokolwiek. Połączenie zielonego z pustynią. To są te takie budynki, takie jakby Azjaci, nie Azjaci, Azteci, tak się to mówi? A, to wiem gdzie. U góry mapy przy wulkanie, tak? I ja w ogóle nie mogę znaleźć podstawowych broni. W ogóle nie ma nic jak na razie dla mnie, ale z tego co widzę, ktoś się tu wyłożył i mamy fajne rzeczy znaleźć. O. Ja cię kręcę, jak się wystraszyłem. Co tu w ogóle ktoś ma za bronię? O co tu chodzi? Ma balony. Jakiego on? Aha, nie wyłożył sobie balona. Ma czołg. I właśnie w dzisiejszym odcinku dla wszystkich też jest utrudnienie. Dlaczego oni się tu nawalają, jak nie wolno jeszcze? Co to za tutaj oszukiwanie? Oni jak wsiądą do auta, albo na przykład jakąś tyrolkę, to im automatycznie balon się ucina, także na później jak już będą się bili, to nie będą mogli tego robić. A tu w ogóle jest jakiś gang królików, wszyscy mają... Nie, dobra, dwa króliki, myślałam, że... Wiecie, tu jest zakrzak, to jest pewnie zakrzak, tak mi się wydaje. Ja nie mam w ogóle pomysłu w dzisiejszym odcinku, jakim ty skinem możesz być. Musisz rzeczywiście przejść przez dużo skinów i dopiero wtedy zdecydować. A ja muszę znaleźć podstawowe rzeczy, bo tych podstawowych rzeczy nie ma. Zobaczcie, co mi daje. Normalnie, no to jest hit jakiś totalny. No ale większość osób tutaj nie ma balonów, także czuję, że dzisiaj osoba, która wygra, może zostać zdyskwalifikowana przez to, że nie będzie miała balonów. No ja jestem jedną z tych osób, ponieważ jeszcze nie znalazłem żadnego balonów. No, żadnego balonu. No i jestem trochę przełamany. Dawaj, Rafał. No to tam ktoś znalazł dwie paczki, a ty ani jednej. Ja bym właśnie chciał znaleźć jakiś fajny shotgun. A jeszcze nie mam shotguna. To jest dla ciebie podpowiedź, Ewela, jakby co. Że nie masz shotguna, dobra. Tutaj też w strefie ktoś otwierał skrzynkę. I też wydaje mi się, że właśnie cały czas szuka balonów, bo jeszcze nie ma, a ma cały pasek broni, wszystkiego. Tutaj czuję, że w tej skrzynce będzie miał balony. Dawaj, balony. Nie ma balonów, niestety. Także leci dalej. Tam w ogóle miał tą lodówkę i tam pewnie były rybki i mógł się uleczyć troszkę. No ale... A masz kogokolwiek z balonami? Udało ci się w ogóle kogokolwiek znaleźć z balonami, czy nie? Ze trzy osoby, ale jedna osoba miała dwie paczki. No to niedobrze, jest tak naprawdę bardzo niedobrze. Może były tylko trzy paczki balonów? Tutaj następną osobę... O, ktoś leci tutaj na balonie obok, ale tą osobę, co obserwuje, to nie ma balonów. Chcę, żeby się podzielił z nią chyba. Zaczyna się coraz więcej osób z balonami. Zobaczcie, tutaj ktoś ma balona, tutaj ma ktoś balona. I tutaj ktoś ma żółtego balona, czyli złote. I on zabrał sobie nalot. I myślisz, że Rafał, to jest dyskwalifikacja, czy tak może być? Czy to może być nalot? Może, bo musi być po prostu legendarny jakiś przedmiot. No nie będziemy tutaj wymagać, żeby ktoś miał złotą pompę, bo byłoby mega ciężko jeszcze na tyle osób, 66 osób jest w grze. Także może to być wszystko. Wydaje mi się, że jeszcze ciebie nie spotkałam, chociaż takim krzakiem mógłbyś grać. Mi się wydaje, że lubisz tego krzaka, a tych krzaków sporo w dzisiejszym tutaj customie jest. Więc na razie to jest mój trop, ale no i ten kill-off ty lubisz. A co to tutaj jest? Ja się pytam. Co to jest? Pierwszy raz coś takiego widzę w tej grze. Jestem w szoku, naprawdę jestem w jednym wielkim szoku. Widzowie, wy to widzicie? Ja w ogóle nie wiedziałem, że w ogóle coś takiego jest. O, mamy kolejną osobę i ta kolejna osoba ma balon, tylko nie ma takiej broni jak kolor balonu. A w ogóle patrzcie, jak to fajnie wygląda, jakby ten balon wychodził z tego pudełka. To mega, mega fajnie to wygląda. No ale jak wygra ten mecz, to niestety nie będzie zaliczone, bo chyba, że sobie zmieni kolor balonu, chyba, że znajdzie sobie złotą broń. Bo są, Rafał, żółte balony i pomarańczowe. Żółte to złote, a pomarańczowe to? Uznajmy, że oba to są pomarańczowe, dobra? No bo właśnie oni pewnie też nie wiedzą, bo one się malutko różnią i dopiero jak jest jeden koło drugiego, to widać różnicę. Także to
tutaj musi być legendarna broń, a na razie, jak widzicie, takiej nie ma. Ja mam problem, dosyć duży problem, ponieważ nie mam nawet shotguna, nie mam balonów, nie mam niczego i będę musiał po prostu z kogoś podnieść, więc niech się ktoś z balonami wyłoży. Widzę, mnie słyszą. Proszę się tam gdzieś wyłożyć z balonami. Ja obserwuję kolejną osobę i tutaj znowu ktoś ma balony, także na pewno to nie jest Rafał, ma też shotguna i tutaj ta osoba jakby wgrała, to by już było zaliczone, bo ma niebieskiego balona i ma niebieską broń. Jest to jedna z nielicznych osób. Za niedługo w ogóle możecie się już, dojdzie strefa i możecie się już bić, tak? Dokładnie tak. Ej, ja w ogóle znalazłem sobie fajny pomysł na przejście, tylko nie wiem, czy od tego tutaj gdzieś się nie wyłoży w jakiś sposób, chociaż chyba nie powinienem. Ej, sporo nawet osób. O, tam w kruk fioletowy mu leci. Dawajcie tego kruka, na dachu tam był. Czy on tu ma w ogóle, skąd ma takie tutaj bronie, jeszcze ma wyrwę. Wyrwy w ogóle tutaj w tym trybie, w sensie tutaj z balonami w tym kastobie, będą na pewno bardziej, bardzo op. Jak ta strefa dojdzie, to możemy się bić, przypominam. A przy mnie jest milion osób, nie? A ja myślę, że jakieś 52 osoby. Fajnie, bo miałem fioletowego kruka i ziomeczek. Na dachu miałeś fioletowego kruka? Okej, okay. Jest dobrze. Jest dobrze, jest w miarę w porządku. Że ja, że co? No bo ja widziałam fioletowego kruka. Ej, czemu on chce mu ten? A bo już się mogą bić. Nie, jeszcze nie, pięć. Zbił mu balona, zbił mu tutaj ten. A miał złotego balona, miał złotą broń. A ja chyba będę miał balony z tego, co widzę. Ale nie wiem, czy mi się uda je zgarnąć. Ktoś ci je da? Nie, zobaczyłem, że ktoś zginął. Ale chyba... O, dobra. To za co? Dobra, mam balony. Sporo osób ma balony, ale większość też nie ma. Ojejku, no buduj się. Ojejku, wyrwę miał, mógł zwiewać. Chociaż teraz jak popadają te osoby, które miały balony, to już zostaną wszyscy na koniec z balonami. W ogóle patrzcie, jak tutaj ten kotek przebrał wszystko. To na pewno nie był Rafał, bo on wcześniej miał balony. Dwa balony mu zostały. Dzisiaj też jest ciężko, bo te balony, to oni się zbijają, nie? Także trzeba się kampić, żeby nie został ten balon zbity. Ej, a czerwony balon to jaki? No właśnie, nie wiadomo. Czyli czerwony balon to będzie... obojętne co. Aha, bo ja powiedziałem, jaki mam balon. Tak. Ale ktoś mi rzucił, no wiecie co? Wstydźcie się. Czyli szukamy kogoś z czerwonym balonem, także szybciutko. Tutaj osoba nie ma balona. A kuku strzela Rafa z łuku. Łuki to by mogły wrócić, by były fajne. Tutaj też nie ma balonów. A kuku strzela Rafa z łuku. Tu jest zielony. Czy Rafał mógł ściemniać z tym czerwonym? Wydaje mi się, że nie. Jak ktoś ma też balony, ale wypuszczone. 31 osób zostało. Jak wiecie, to ja do top 10 muszę odgadnąć. Ile mamy? 31 osób. O, a tutaj dzień dobry, jest ktoś z czerwonym balonikiem. Ja już chyba obserwowałam tą osobę. Nie, to on miał wcześniej już, ja już obserwowałam tą babeczkę. Ona miała od samego początku balony, czyli to nie Rafał. Nie, ja nie mam czerwonego balonu, ja mam zielony. No to właśnie cię obserwuję. Masz 10 HP i padasz. To koniec. Nie, miało być tak pięknie. Czy to jest Rafał? 2 HP Rafał masz. Nie masz matsów. Mam. Akurat. To nie ty. Dzięki za podpowiedź. Ale ja już nie żyję. No, a klikasz w klawiaturę. Klikam dlatego, żebyś myślała, że żyję. Tu ktoś kampi w samochodzie. Ej, to jest jakaś 200 IQ. Kryjówka. W ogóle patrzcie się, jaka strefa mała. A ile osób zostało? Dobra, ja na razie poobserwuję. Kruk fioletowy tam lata. Ja na chwilę muszę zrezygnować z tego, co miałem. Mamy tego krzaka. I to jest ten krzak, co miał dwie paczki balonów. Nie, on chyba tutaj komuś zakosił. I powtarzają mi się już osoby, także już na pewno obserwowałam gdzieś Rafała. Jeden problem jest taki, że jeśli użyjemy sobie jump pada, no to jest lipa. W sensie, no, puszcza nam się balon. Ale już się staram... No, to teraz mam taką broń, jaką powinienem mieć. Ej, a z tymi balonami są takie dzikie podjazdy, bo to tak jakby... Na co dzień się nie gra z balonami i tak jakby... Nie zna się tego, tej grawitacji, wiecie o co chodzi. Tak jakby inaczej się ta postać rusza, nie? Bo jak podskakujesz, to inaczej. Łodźcie, panie kapitanie, widzowie, co tu się wydarzyło? Przepraszam, czy kimkolwiek jesteś, kolego, no ale... Ale jest... O nie, nie chciałem tego zrobić. Przepraszam. Tu jakieś bombowe barwy latają na trzech balonach i z minigana, czy tam z czegoś będzie chciał z góry. Na lot będzie rzucał. Patrzcie się, co on tu robi. Rafał, czy to jesteś ty? Nie trafił ten nalotem. A nie, bo to poleci dopiero tam, okej. Wow, co to było? Co to było?
Okej, przeleciałem sobie po rzeczy dodatkowe. Właśnie tego mi trzeba było. Czyli to nie Rafał. Odkryłeś sobie kampi z balonami, drugą paczkę sobie zachował, obudował się metalem. Ej, to jest dobre. A może być Rafał. Okej, pozdrawiam. Niektórzy tutaj się mocno starają, żeby wygrać i się budują, bo zależy im na tym właśnie, żeby jak wygrają, to żeby zaliczyć tą wygraną, żeby mieli tego balona nad swoją głową. Ups. Ale wydaje mi się, że to mega ciężkie. Tu w ogóle jak ładnie kolorystycznie, złota czapka, złoty balon, ale w deku nie ma złotej broni. I mamy problem, ale kolorystycznie ładnie pasuje. O. O. Tego skina pierwszy raz widzę, czyli jednak jeszcze nie obserwowałam wszystkich. Cztery osoby mi zostały. Ej, ale mam brońkę świetną. Do tego. Zombiak jakiś tutaj z czerwonym balonem. Ej, co ja tak mało mam tych skinów? Cały czas mi się powtarzają te same. Ej, trzy osoby i ja muszę strzelać, który to Rafał. A wszystkie skiny widziałaś na pewno? Nie. Mi teraz pokazuje z 6 osób chyba. Nie wczytuje mi tak jakby osoby. Chociaż skiny mi niektóre nie wczytuje. To możesz do top 5. Jeśli masz jakiś problem, możesz do top 5. To obserwujemy teraz. Bo jest 12 osób, a zobaczcie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Ależ mi dzisiaj dobrze idzie. No to jest coś niesamowitego. Chyba nie mam problemu, ale ci... No przepięknie mi idzie dzisiaj. Ej, nie wiem, który to ty. Nie wczytuje mi tu jednego skina. Pewnie to będziesz ty. Jak to będziesz ty, a jesteś bambikiem, to masz przegwizdane. Dobra, dobra, pytanie mam dla ciebie. Czy masz 99 matsów? Ale czego? Matsów drewna. Tak. Ale wszyscy, teraz to wszyscy mają. Ta nie ma. Ta nie ma. Dobra. Jest to pytanie wybrała, naprawdę. Jedna osoba ma tutaj. Nie ma. Szybko muszę to sprawdzić. 10. Dobra, czyli Rafał to jest ten skin Bambik, którego mi nie wczytuje. Albo ten. Także masz dwa. Dwie paczki balonów tutaj ktoś ma. Rafał się nie chwalił, że ma dwie paczki balonów. Złotą broń. Zobaczmy po ruchach. Zobaczmy po ruchach. Ja się teraz skupiam, bo chcę trafić, ale... Ktoś się nawala, także... To musi być Rafał, w takim razie ten skin. Ja się nie biję z nikim teraz. To nie ten. Gdzie ten skin? Uciekło mi. Ten. Dwie wyrwy, cztery jump pady, trzy rybki. Po co komuś wyrwy w ogóle? Bez sensu. No, Rafał lubi wyrwy. On lubi zabierać kogoś do wyrwy. Ej, tutaj ktoś przez metal uderzył. To przeszło przez metal. O, dobra, to był Rafał. To jest Rafał. 10 osób zostało do końca. Ja obstawiam, że to jest Rafał. Jeżeli wygram, to Rafał zabiera mnie dzisiaj na pyszny obiadek. Dobra, ten ziomek na tym high grandzie. Musimy go wszyscy tutaj rozcyndolić. No już się dzieje na koniec masakra. Ale przepraszam pana, gdzie pan ma balona? Tak, ja cię obserwuję cały czas. To jesteś ty już na 1000%. Nie, nie, nie. Jak, ja już tutaj powiedziałam, że jak wygram, to Rafał zabiera, albo nie, Rafał robi jakiś, to będzie dopiero kara, Rafał robi jakiś pyszny obiadek. Dzisiaj jak nagrywamy, to mamy sobotę. 8 HP. Wyrwa, wyrwa. A jak mu podpowiedziałam? Balona pan stracił. Ja nie wiedziałem, że mam... Że mam balon. 2 HP. O-o. O-o. Czekaj, czy Rafał będzie pamiętał o balonie. Dobra, już padasz. A, no musiał, no. Ale on miał tylko jednego fraga, ja miałem 6, to ja wygram. Ale ten balon mnie strollował. Ale patrzcie, on nie miał balonów i dzięki tobie ma balony i może to wygra. To jest zagmatwane wszystko. Tutaj przed chwilą mu się niebieski odpalił, teraz fioletowy, więc nie ma fioletowego. Ale mają wszyscy balon, ma złotego balona, złotą broń. I druga osoba gdzie jest? Pamiętajcie, że musicie mieć balon. Druga osoba ma zielonego balona, ma zielone bronie, także dobra, to jest pojedynek. Już będzie, kto wygra, to wygra naprawdę. Czyli tak, anonimowy i Marcelo. Zielony versus złoty. Ten na dole ma 5 HP. O nie, dobra, Marcelo wygrywa. Zasady są, zielony balon, zielona broń. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, subskrybować kanał, no i oczywiście wpisywać kod w sklepie Evela.